Janusz i Grażynka w RMF FM. Czekaj, czekaj. Cześć, Przemo, skąd klikasz? Dzień dobry. Słuchaj, czy ty umiesz polizać swój łokieć? Jesteś fajny, ja cię strasznie lubię. Czy mówił ci ktoś, że podobny jesteś do amerykańskiego Co za głupie aktora? Pytanie. Czegoś ty się najarała, Grażyna? Biedron jeszcze nie zalegalizował marihuana, ty już odleciałaś. Live'a mamy na TikToku z ministrem edukacji. Kazali mi zadawać pytania. Szybko, Janusz, jakieś pytanie daj, tylko takie, które... Czekaj, on to powiedział. Przemu, przestań gadać. Jakie to mają być pytania? Powiedz, jakie pytania to mają być. Pytanie, które rzeczywiście bazuje na rzeczywistości. No. Postawione jest. Takie, co bazują, Janusz. Co bazują muszą mieć. Trzymasz bazę? Dobra. Już? No. Gotowy? Tak. Jedziesz. Panie ministrze, w której szkole są nauczyciele, którzy zarabiają tyle, co pan mówi, że zarabiają? Czy prawo kościelne ma wyższość nad prawem stanowionym? Czy schudł pan już obiecane 10 kilogramów? Janusz, to nie bazuje. Te pytania nie bazują. Boże, gołym okiem widać, że nie. Dlaczego kupujecie uczniom laptopy, a papieru toaletowego już nie? Skąd pomysł na Villa Plus? Dlaczego nosi pan za małe garnitury? I kiedy odejdzie pan z funkcji ministra? To nie bazuje, Janusz. Nigdy nie odejdzie. To jest misja. On nie będzie rzucał misji tylko dlatego, że to jakiś Janusz z nie wiadomo kąd chce tego. I wy tak wybory chcecie wygrać, co? Przepraszam, Przemek, to wcale nie jest mąż. To tak wygląda. On tu młody... po prostu spląta. Młodych chcecie dziadersami przyciągnąć na TikToku. Karierę zniszczysz. Spokojnie. Mamy przygotowaną broń ostateczną. Opcja atomowa, absolutnie. Jaka? Pan prezes. Co pan prezes? Pan prezes zatańczy na TikToku makarenę do melodii Gangnam Style. Tak. Już z nim trenuję. To znaczy nie ja, tylko Bożenka z klanu, ale i tak jest pięknie. No dobra, ale a co z kolanem jest prezesa? Jaka ona jest piękna. Co z kolanem prezesa? Pan prezes zatańczy na jednej noce. Będzie się tak kręcił w kółko. Dla Polski się poświęci. Jak Przemek Czarnek na TikToku. Jesteśmy wszyscy pełni poświęceń. Jak ten wszystko Przemek Czarnek jest na TikToku, to już to nie jest TikTok, Grażyna, tylko TikTok. No. A czemu nie można iść do toalety na przerwach? Weź go zapytaj. Czemu? Dobra, w sumie racja. W sumie mało się nie zasiekałam kiedyś na geografii. Przemek, a czemu nie można chodzić do toalety na przerwach? TikTok się zaciął. Zawiesiło się. Nie dziwię się.